Kolejnym punkcie porządku obrad są interpelacje i zapytania. Stosowną informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach Państwo Radni otrzymali drogą elektroniczną. Informacja ta znajduje się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Czy w tym punkcie? Bardzo proszę, Pani Radna Maria Miller. Mieszkańcy Zielonej Doliny, a szczególnie ulicy Dalekiej, przepraszam, Miłej, powtarzam, proszą, aby tam przywrócić ruch autobusów. Przepraszam, to w kolejnym punkcie, dobrze? Bo, w kolejnym, tak. A teraz co mamy? Interpelację. Tak, tak, ale interpelację składamy, to jest tylko ta informacja, przepraszam, tak? Okay, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, w tym punkcie, bardzo proszę, pan radny Zbigniew Pyziak. Panie Prezydencie, wśród aktów prawa miejscowego jest, o ile sobie przypominam, uchwała, która mówi o fajerwerkach. Rozpoczyna się okres przedświąteczny i już na ulicach miasta słychać. Bardzo bym prosił, aby... Bardzo przepraszam, ale to też jest w kolejnym punkcie. Zgodnie z naszym statutem w punkcie interpelacji i zapytania jest przedstawiana informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Ewentualnie wyjaśnienia dotyczące jakby kwestii technicznej z tym związanych. Natomiast jeżeli ktoś z pań, panów radnych chciałby zadać pytanie w związku z kolejnymi, może je zadać w kolejnym punkcie, przy czym pamiętajmy o tym, że prezydent udziela odpowiedzi po otrzymaniu takich informacji na piśmie. Rozumiem, że nie ma. Możemy przystąpić do kolejnego punktu, 17. Wolne wnioski, informacje. I teraz bardzo proszę, pani radna Maria Miller i następnie pan radny Zbigniew Pyziak. No akurat dzisiaj nie na piśmie, więc w wolnych wnioskach. Mam pytanie, czy i kiedy przywrócony będzie ruch autobusu numer 3 na ulicy Miłej, bo mieszkańcy już są dość zniecierpliwieni, widzą pilną potrzebę przywrócenia kursu tego autobusu. Właściwie to słyszę, że tam są jakieś obstrukcje związane z brakiem jakby dogadania się między Zarządem Dróg i Zieleni a MZK. Chodzi o jakieś tam drobne prace, które trzeba wykonać, ale zniecierpliwieni mieszkańcy już w końcu twierdzą, że ich to jakby nie interesuje, bo oni oczekują skutku konkretnego, a nie to, czy ktoś z kim się dogaduje i jak długo. Tak więc prosiłabym o jakąś taką stanowczą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zachęcam do formy pisemnej. Pan radny Zbigniew Pyziak. Bardzo proszę. Ja nie żądam odpowiedzi na piśmie, tylko zależy mi na tym, aby ta informacja poprzez pana prezydenta do pana komendanta Straży Miejskiej dotarła, przede wszystkim do sprzedających fajerwerki, aby im przypomnieć, że zgodnie z naszą uchwałą sprzed kilku lat na terenie gminy obowiązuje zakaz używania tychże fajerwerków bez zgody, że tylko i wyłącznie Sylwester i Nowy Rok to są te dwa dni, w których używać je wolno. Bardzo bym prosił, aby ewentualnie w punktach sprzedaży wywiesić stosowną informację, aby właściciele tych punktów o tych dwóch dniach i że to niestosowanie się przez używających no, pociąga za sobą odpowiednią karę w postaci mandatu nakładanego przez policję bądź Straż Miejską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztaba. Ja mam prośbę do organizatorów, czyli do wydziału chyba organizacyjnego, a przez to również do pana przewodniczącego prezesa Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodzi o wybory na Zamościu. Uprzejma prośba, żebyście państwo byli łaskawi informacje dokładną dla mieszkańców umieścić w gablotkach, to z miasta umieścić w gablotkach Pilskiej Spółdzielni, bo to są nasze bloki, właśnie to jest młode osiedle i te bloki są nasze, żeby one się tam znalazły, żeby nie było błądzenia, bo jedynie gdzieś na przystankach są, a to już drom wyrzucają. Więc prośba, żeby to było, żeby mieszkańcy Zamościa, którzy do 6 mają składać kandydatów, i gdzie będzie funkcjonowała komisja i kiedy się odbędą wybory na Zamościu, wiedzieli i żebyśmy mogli mieć pełną wiedzę, że wybiorą się, żeby założyć właśnie Radę Osiedla Zamościa. I o to proszę. A teraz również proszę w imieniu mieszkańca, który interweniował, ale jakoś nie bardzo go powiedział mi tutaj. Mam nagraną, mogę dać do przeczytania. Nie chcą go słuchać, wobec tego ja zgłaszam.
przy poczcie na Zamościu. Tam są takie biało-czerwone paliki wskazujące, że tam nie wolno wjeżdżać. One są notorycznie bombardowane samochodami, są przewracane, są wykrzywiane. Wygląda to niechlujnie, grozi niebezpieczeństwu i tak w ogóle prośba, nie wiem, drogowcy czy urzędnicy, czy nie wiem kto, żeby zrobić coś z tym, że może inne metalowe czy jeszcze coś innego, żeby tym się zająć, bo to jest notorycznie niszczone i być może trzeba ograniczyć tam parkowanie, ale to już nie do mnie należy. Dziękuję bardzo. Proszę o włączenie mikrofonu. Panią radną, ja tylko powiem, że kompetencje przewodniczącego Rady Miasta w zakresie wyborów, które odbywają się na Zamościu czy w innym osiedlu, są ograniczone i są, że tak powiem, żadne na tym etapie, więc uchwała w tym zakresie szczegółowo to reguluje i rzeczywiście daje dużą autonomię tej jednostce, a konkretnie poprzednikom organizującym kolejne wybory. No tak. Bardzo proszę, pan radny, pan przewodniczący Paweł Dalka. Ja króciutkie pytanie do pana prezydenta. Nie chciałem tego pytania zadawać w trakcie debaty budżetowej, bo to nie miejsce. Natomiast w trakcie tej wspomnianej debaty pan prezydent powiedział, dyskutując bodajże z kolegą radnym Pochylskim, że według badań mieszkańcy tam są za czy przeciw czemuś. I pytanie jest takie, czy można by było z tymi badaniami się zapoznać, na przykład w biurze rady, żeby były tam wyłożone czy coś takiego. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne zgłoszenia? Bardzo proszę, pani radna Teresa Lubińska, Jolanta Lubińska, a następnie pani radna Maria Kubica. Pani radna za rzadko zabiera głos. A się zgłasza i nie ma się. Będę musiała po raz kolejny odpowiedzieć panu przewodniczącemu, że znacznie zbyt często pan przewodniczący mnie dyscyplinuje. Zabieram głos tak naprawdę w imieniu młodzieży mieszkającej w Górnej Półce Zamenhofa na Staszycach, ale też w imieniu własnym, dziękując za znaczącą poprawę infrastruktury sportowej dla młodzieży mieszkającej w blokach przy Zamenhofa i Rogozińskiej. Bardzo dziękuję za to. Ale też mówię to z wiarą, że to boisko to jakby początek zmian ulicy Cichej i w obrębie ulicy Cichej, choć rozumiem, że w najbliższym budżecie nie ma tej ulicy, ale w kolejnych budżetach mam nadzieję, że ona się pojawi. Mam też ogromną prośbę w imieniu mieszkańców takiego dolnego odcinka ulicy Zamenhofa, przy którym głównie posadowione są domki jednorodzinne, ale są też garaże, o zmianę albo o doświetlenie tego odcinka. Jest tam bardzo ciemno, bardzo niebezpiecznie. A jest to też miejsce, którym podąża młodzież, ludzie starsi do przystanku przy ulicy Poznańskiej. To taka prośba na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Kubica. Ja chyba będę miała prośbę do Straży Miejskiej. Dzisiaj przejeżdżając ulicą Motylewską zauważyłam po lewej stronie jadąc od głównej bramy, przepraszam, cmentarza przy tym dolnym parkingu, tam jest taka wysepka kilku drzewek i przy jezdni są dwie studzienki, zupełnie niezabezpieczone. Studzienki, zajrzałam tam, jakieś kable biegną, pewnie jakieś telekomunikacyjne. Może ludziom to nie zagrażać tak bardzo, ale zwierzęta, które tamtędy mogą gdzieś tam się pojawić, to jest to zagrożenie. A w ogóle jest to zagrożenie. Także bardzo bym prosiła, żeby na to zareagować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marian Barełkowski. Proszę państwa, ja mam taką prośbę mieszkańców, którzy pracują w szpitalu specjalistycznym w Pile i informacja dotarła do mnie od nich, że coraz większa grupa dojeżdża do pracy rowerami. Tym bardziej jest tam ścieżka rowerowa, później od drogi na Czanków jest Rydgiera do szpitala. I prośba mieszkańców jest taka, tych pracowników, czy nie można by tam zrobić, to jest nowa droga zrobiona i tam nie ma żadnego oświetlenia. A ponieważ jest używana przez całą
No, przez całą dobę w zasadzie. No to taka prośba by była, żeby docelowo ewentualnie no, ten temat podać, nie? Rydygiera, tam chyba przy tej ścieżce rowerowej, no bo to bezpieczeństwo, no i w nocy ciemno. Więc spełniam prośbę pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Zetknąłem się z wieloma pozytywnymi opiniami o jarmarku przedświątecznym. Jedyna rzecz, która nie dopisała, to prawdopodobnie pogoda, ale to i tak nie zmienia oceny. Natomiast jest taka maleńka łyżeczka dziegciu. Prosiłbym organizatorów, żeby w przyszłości uszanowali również tych, którzy tam funkcjonują, handlują. Tak się złożyło, że kilka budek zastawiło dwa sklepy, które mają dostęp od ulicy Ossolińskich. Szczyt ulicy Śródmiejskiej, Ossolińskich. W tej chwili pewno trudno już będzie coś zmienić, ale na przyszłość prośba, żeby również o tym pamiętać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kasior. Ja właśnie, pan przewodniczący wywołał temat, ale ja to bym bardziej chciała od strony kultury. Przede wszystkim chciałam pogratulować wszystkim pracownikom, którzy dużo pracy włożyli, pracownikom kultury i innym, przy organizacji tej imprezy, tej dużej, masowej imprezy. Najważniejsze jest, że osiągnęliśmy cel, który zakładaliśmy na początku masowej, integracyjnej imprezy. Najważniejsze jest, wytworzony został przepiękny klimat. Przepiękny klimat w mieście Piła. Ten spokój, ta muzyka, ta estetyka, ten kiermasz w tych właśnie pomieszczeniach drewnianych dał przepiękne i myślę, że to pozostanie wspomnienie długotrwające. Może przez cały rok nie jedna osoba będzie to wspominała. Przede wszystkim była piękna sprawa, gdzie całe społeczeństwo mogło się spotkać z panem prezydentem, z radnymi, z wszystkimi mieszkańcami, bawiąc się, być w nastroju, nie tylko myśleć o takiej codzienności, o pracy, o gotowaniu i tak dalej. Ta impreza dała przedsmak, że święta w spokoju są najpiękniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tomasz Rzemykowski. Ja znowu w sprawie dróg. Zaczęły się opady, zaczęły się powstawanie zastoisk wodnych na drogach. Tak jak mogę zrozumieć, w drogach nieremontowanych typu Okrzej zastoi, tak nie mogę zrozumieć, że stoi woda bardzo często, to jest chyba Warszatowa, między dwoma rondami tutaj. I ta woda, pomimo istnienia tam studzienek deszczowych, woda stoi, przelewa się i moja prośba jest taka, czy można podjąć jakieś kroki doraźne, nie wiem, czy stworzenia nowych studzienek, przeprofilowania tej drogi częściowo, żeby no, w nowej drodze jednak takich jakby zdarzeń nie było. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Bogusławski. Bardzo proszę. Ja mam pytanie w imieniu mieszkańców, którzy zaobserwowali wybieranie z pojemników na przeterminowane lekarstwa, które są ustawione w aptekach, że są osoby, które wybierają te lekarstwa, a czy można te pojemniki jakoś zabezpieczyć, bo z tego co mi wiadomo, to te pojemniki zostały ustawione na koszt Urzędu Miasta Piły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Pochylski, bardzo proszę. Panie prezydencie, podczas rozmowy na temat budżetu pan użył słów, stwierdzenia, dokładnie nie pamiętam, że klub basket jest antyreklamą dla miasta Piły. To znaczy było słowo, że kluby są antyreklamą. Nie przesadzam. Nie wiem, czy kluby, czy dokładnie akurat ten jeden. To do tych badań, chyba że źle tam usłyszałem, ale można do tego wrócić w przekazach medialnych. Do tych badań, które tam pan prezydent wspomniał też, że będą zrobione, czy były zrobione, to można użyć takiego też pytania do mieszkańców z zapytaniem, który klub na przykład jest dobrą reklamą dla miasta Piły, a który nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Mam pytanie. Już kiedyś pytałem. Chodzi mi o drogę na terenie szpitala wokół terenu Ars Medicalu, gdzie ruch jest jednokierunkowy i w tej chwili po opadach naprawdę tam strach jechać. Jest potężna kałuża wody, nie wiadomo czy tam są dziury czy nie.
jest to ciężko. I druga sprawa, również prośba do pana prezydenta. Mam pytanie, czy jest możliwość, żeby w tej chwili na każdym przystanku znalazł się śmietnik, czyli kosz na śmieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Karwacka, bardzo proszę. Ja chciałam w związku z tym, że w tej chwili jest bardzo słaba widoczność na drogach, chciałabym apelować z tego miejsca do wszystkich poruszających się po drogach, a dokładnie chodzi mi o rowerzystów, o to, żeby ubierali kamizelki odblaskowe lub jakieś, przepraszam, przejęzyczenie. Dzisiaj nie wypowiadałam się chyba w związku z tym. Albo jakieś elementy odblaskowe na odzieży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oby one nie były potrzebne. Tak, bardzo proszę, Pan Przewodniczący Paweł Dalkę. Jak Pani Radna Małgosia Karwacka, koleżanka, tak powiedziała, to ja też pozwolę sobie w takim razie. Tak się zastanawiałem, czy wypada, czy nie wypada. Pomyślałem, że nie, ale po tym głosie jednak się odezwę. Przed nami Sylwester i ja też bym chciał do mieszkańców naszego miasta i naszych widzów zaapelować. Nasze pociechy, które nam towarzyszą na co dzień w domach, oprócz węchu, chodzi mi o czworonogi, mają bardzo wyczulone, o wiele bardziej od człowieka słuch. I te dni sylwestrowe to często dla nich to jest naprawdę katorga, to jest naprawdę potężne cierpienie. Dlatego też apeluję u weterynarzy, różnego rodzaju są środki, żeby zadbać o te pociechy, żeby one po prostu nie cierpiały. Także to nie jest żart, mówię zupełnie poważnie. Takie leki, które jak gdyby je troszeczkę na tą jedną noc ogłuszają i zupełnie inaczej te trudne dla nich dni, a dla nas radosne przeżywają. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. A ja coś milszego teraz. Pozwólcie Państwo, że od grupy radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożymy Państwu radnym, Panu Prezydentowi i wszystkim dyrektorom, mieszkańcom naszego miasta serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt, żeby te święta były w rodzinnym gronie dla wszystkich miłe, radosne, żeby na stołach nie zabrakło podstawowego posiłku, a nowy rok niech się rozpocznie z wielką radością dla Pilan. I ja również życzę, żeby nasza rada, od nas właśnie, nasza rada od nowego roku miała wydźwięk zgody Rady na poszczególne tematy, a nie polityki na poszczególne tematy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, dziękuję za życzenia. Bardzo proszę, o głos prosiła pani mieszkanka. Bardzo proszę o podejście do mikrofonu i przedstawienie się. Tutaj do Państwa i bardzo mi jest przyjemnie, że mogę po raz tak przy takim wysokim gremium wystąpić. Z bardzo gorącą prośbą, bo to jednak jest bardzo ważna sprawa, która dotyczy nie tylko mnie, ale i mieszkańców mojego bloku, którym zamieszkuję przy ulicy 17, przy ulicy Browarnej, między kościołem świętego Stanisława Kostki, a budynkiem NOT-u. Tam jest tego rodzaju sprawa, że ja mieszkam w tym bloku ponad 20 lat, a mam sąsiadów, którzy mieszkają już 60 lat, bo się tam urodzili. I jakiś czas temu, to jak przez kilka, może nie tak długo, ale gdzieś 2-3 lata chodziłam do ADM-u przy ulicy Wawelskiej, dopytywać się, co będzie z tym blokiem przy ulicy Browarnej 17. Bo naprawdę wygląd zewnętrzny to prosi naprawdę już rozpacz, o naprawdę jakąś interwencję, bo wygląd naprawdę straszy. A przecież tak blisko kościół stoi, piękna parafia w ogóle i ten NOT. I po naszej stronie są te chodniki pięknie zrobione, a po drugiej stronie już tych chodników nie ma. Co też mogłyby być te chodniki zrobione. No i to jest tego rodzaju sprawa. Chciałabym się zapytać, jakie plany, jakie zamysły są w tej kwestii podniesione? Bo byłam w ADM-ie, rozmawiam z kierownikiem i on potwierdził, że ponoć w przyszłym roku są plany zabudowy jakiegoś bloku komunalnego, gdzie będą lepsze warunki, bo obecnie, gdzie ja mieszkam w tym bloku, to niestety opalamy na piece. I dzisiaj akurat tak tracę trochę ten czas, ale nie żałuję, że go tracę, bo miałam dzisiaj ogrzewać, ale wolałam się poświęcić tutaj osobiście w moim imieniu mieszkańców poruszyć tę kwestię, bo to naprawdę urąga już. Ludzie tyle lat mieszkają w ogromnych warunkach, ciężkich, zimnych. Ja nawet mam zrobione zdjęcia, jak mam zamrożone ogna od środka w kuchni, naprawdę, bo kuchnię mam nieogrzewaną.
Proszę pani, i to jest tak przykre. Przedstawienie się, bo chyba to... O, przepraszam, najmocniej, że się nie przedstawiam. Jestem Julianna Kałabun. Dziękuję. Proszę pani, tak. Te sprawy, które są w tym punkcie porządku obrad załatwiane i podejmowane, na ogół dotyczą, proszę to nie zwracać uwagi może na wszystkie wypowiedzi nas, koleżanek i kolegów radnych, bo one czasami bywają odstępstwem, że nie kończą się formą taką, jak być powinno, mówię o formie pisemnej zapytań czy interpelacji. Natomiast tutaj staramy się podejmować te tematy, dla których władna jest Rada Miasta, czyli kwestie, które można pozyskać w zakresie planów, albo korzystając z ustawy o dostępie do informacji publicznej, albo za pośrednictwem któregoś lub którejś z radnych, nie muszą być w szczególności w tym punkcie porządku obrad podejmowane. Mam nadzieję, że rozumie pani tę kwestię. Nie chcę powiedzieć, że te sprawy nie są ważne, rzecz jasna, że są ważne, tylko podobne tematy zarówno radni, jak i prezydent podejmuje w innym trybie, nie na sesji Rady Miasta właśnie. Dobrze, dobrze, jak będzie trzeba, to tak, ale ja także chodzi mi o to, że... Na stronie internetowej może pani znaleźć radnych z pani osiedla i skorzystać z ich pomocy bezpośrednio, albo tutaj po sesji poprosić o wsparcie w tym zakresie. No bo z tego, co ja chodziłam, dowiadywać się od kierownika ADM-u.